Ależ witam was serdecznie, widzowie, na tym materiale. Tak, jesteśmy w Pet Simulator, bo w Pet Simulator 9.9 jest nowy update. Tak, widzowie, jest nowy update. To po prostu jest ino event, można było się spodziewać. To jest po prostu Colory Event. Tak, Colory Event. Przejdźmy sobie do uploga i zobaczmy, color world, no to tutaj macie kolory, look, zone, no to tam musicie chyba odblokować strefy, wykluj jajka, no to musicie otwierać jajka, zbierz zwierzaki, chrome huge pet, no to możecie wydropić huda. Colory War, czyli możecie jakiegoś kolor, coś tam mniej więcej zdobyć. No tutaj macie Clan Battle, czyli jest kolejny pewnie clan. Colory Gift, jest nowy gift, widzowie. No i tutaj macie Colory Machine, Art Pack. No, przejdźmy najpierw do darmowego... mniej więcej art packa. Tu możemy takiego gifta wydropić, który coś tam daje. Zobaczymy, otworzymy sobie. No i jeszcze zanim to, widzowie, dziękuję, że wbiliście te 105, nawet powyżej, widzowie, 150. Tam chyba 154 subskrypcje. Widzowie, już niedługo coś się pojawi. Sorry, że wczoraj nie było filmu, ale już dzisiaj i jutro się pojawią do końca tygodnia. No i w sobotę możliwie, że będzie live lub coś innego, widzowie. Pet Simulatora będę nadal nagrywał, widzowie, więc przejdźmy. Ogólnie wszystkie mapy już odblokowałem, żeby po prostu na odcinku tego nie pokazywać, bo to po prostu by było za nudne, widzowie. Tu jest pierwsza taka kraina, strefa, powiedzmy. Jest to bardzo ładna strefa, tu jest taka bardziej biała, tu już się zaczyna bardziej kolorowa, a tu już takie bardziej takie, no też kolorowa, tutaj mamy tu i tu mamy ostatnią strefę. Tak, tu macie koło, które wam pozwala wybrać swój kolor. Ja mam green, nawet fajnie, bo lubię zielony, więc jest to fajnie. No i... to chyba wam się respi co najmniej co 8 godzin, czy tam więcej nawet. Tu macie takie pety, które możecie zdobyć. Ogólnie tutaj możecie zdobyć też takie jajka, plus no to taka sama mechanika, czyli jak było w tym dobrym i złym. Czyli że jak za chyba tam godzinę dostajecie, czy tam parę minut, chyba godzinka, dostajecie to. No i ta sama mechanika, więc no cóż. Tutaj mamy Color Machine, to jest w ogóle co innego. Tu macie takie, że możecie sobie z tego robić te gifty, plus jeszcze tutaj mamy takie coś jak lana, ale tutaj to nie mam. No i tu mamy, musimy 25, żeby stage on team, czyli chyba zmienić inny team na tego koloru. Jest to przemyślane, widzowie, nawet. No i tutaj macie standardowo jajko i nowy huge pet. To jest jakiś taki bardziej tiger huge, taki zielony bardzo. No spoko, widzowie. Ogólnie no tutaj raczej będę farmił przez jeszcze okrągły cały tydzień, widzowie. Może coś, widzowie, nagram z Pet Simulatora. Może jakiś film się na moim kanale znajdzie, ale jeszcze nawet pomysłu na niego nie mam ogólnie. No ale no cóż. Tutaj ogólnie poprawili to, widzowie. Ogólnie mniej więcej. Jak macie mniej więcej... na to jajko chyba macie do 12 godzin i już wam po prostu to jajko zwanie znika. Więc to też jest takie, że... no, za bardzo niedobrze, bo widzowie, jak to się spóźni po update'cie parę dni, czy tam nawet dzień, to już tego jajka nie dostanie, tych jajek, bo ja mam
Ogólnie wbiłem nową rangę 18, widzowie, tak. Trochę się zmieniło, wbiłem 18 rangę mniej więcej, więc no mniej więcej chyba dobrze. Ale na razie wyjdźmy z tego, bo tutaj tam jest na pewno dużo roboty, widzowie, ale jak widzicie, wbiłem hacker rank. Więc no dobrze, na razie dobrze. Musimy sobie odebrać też daycare, bo wsadziłem takie pety. Czy dobre będą teraz? Tego nie wiem. No 200 tysięcy mi to nawet spoko. Więc no wsadzamy znowu. Wsadziłbym te, ale te to na razie nie. Muszę sobie po prostu je więcej dokupić. Chociaż widzowie je żeby dokupić, to widzowie nie wiadomo ile trzeba przejść tych trading plaz, bo szukałem do tego nowego update'u jakieś takie pety nawet spoko, żeby były, ale no mniej więcej za bardzo tego nie ma, ale ogólnie już wam mówię, sprawdzałem to, no niestety nie ma tego w terminalu, nie ma. Musicie sobie po prostu wejść do eventu, no i kupić. Właśnie to jest ułatwienie do tego, że po prostu jak wchodzicie tam godzinę, dwie czy trzy po update'cie, to jest to dobre, widzowie, że po prostu już ludzie zdobędą te pety najlepsze, a jak wy pójdziecie na Trading Plaza, no to wy po prostu sobie kupicie po takiej cenie, no trochę mniejszej, wiadomo, bo po update'cie 3 godziny albo 2 trochę te ceny spadną. Ale no nie zawsze widzowie tak spadają, zwłaszcza z tymi mniej więcej enchantami lub putkami. No nie zawsze to tak działa zawsze, ale mniej więcej jakoś to tam działa. Może poszukajmy tego klucza. Albo widzowie, no na razie nie. No wbiłem rangę, wiadomo. W sumie to tam to już nie ma nic do roboty, jak chodzi o... dobra, przejdźmy nadal do tego color eventu. No, czy tutaj... No, nawet ładne niebo ładne jest, ale... No, mogli coś więcej dodać niż po prostu same mapy, puste mapy. Zwłaszcza, no na koniec dodali tą Color Machine. Ale to no właśnie to jest takie coś, że no mniej więcej. Ale mniej więcej otwórzmy sobie tego jednego gifta. Może nam coś wyleci. Zobaczymy, ale raczej nie sądzę, żeby nam coś ogólnie takiego dobrego wyleciało. No i nie wyleciało za bardzo nic. Mniej więcej. Więc no, no trochę no nieciekawie. No pewnie przez ten cały tydzień to spędzę tu, plus jeszcze tu. No niestety. Otwierając te jajka i po prostu mniej więcej coś podobnego. Możliwe, że będzie coś tu, albo i nie będzie. Może dodadzą nową krainę jakąś, albo pewnie jak zwykle nowy event. Mniej więcej. No tutaj to dużo omówienia nie ma, bo tu po prostu za dużo to też nie ma. I no i tutaj, no tutaj dosyć, no, za dużo to szczerze tutaj nie ma, bo tu są no parę, więc no, tu za dużo to nie ma. No ale no cóż, no. I tutaj możemy sobie zdobyć 18 jajek. Więc no, po ile one chodzą? Po 300. Szczerze widzowie, ja te jajka sprzedam, bo ja się widzowie opłaca sprzedać, zamiast otworzyć to widzowie sprzedawajcie to jak najszybciej, bo to po prostu sensu nie ma, żeby po prostu je otwierać widzowie, bo szansa na jakiegoś chudża czy tam tytanika z tych jajek to jest powiedzmy 1 do 100 tysięcy lub 1 do miliona, więc taka szansa jest, że
powiedzmy, że no, może jedna na parę tysięcy osób zdobędzie tego Titanica lub Huge Peta, ale żeby taka szansa, żeby komuś wypadł, to je komuś to jest no 1 do miliona lub 1 do 100 tysięcy. Mniej więcej w tych granicach co najmniej. Więc widzowie, polecam wam to po prostu tego to jajko sprzedawać, zwłaszcza, że no róbcie te rangi, jak największą rangę, to zdobędziecie najwięcej tych jajek. Teraz chyba dodali 31 rangę, czy tam 32 mniej więcej, więc już 30 jajek byście mieli, plus jeszcze tam parę milionów z tych jajek, więc opłaca się je sprzedawać, mniej więcej. Więc no sprzedawajcie, bo to nie ma sensu, żeby je po prostu zostawiać i odpierać zwanie. Mniej więcej parę jajek możemy dzisiaj sprzedać, więc przejdźmy do Trading Plaza. Tak, przechodzimy na Trading Plaza. Mniej więcej. Mniej więcej już wchodzimy. Tylko musimy, widzowie, sobie taką wybrać spoko Trading Plaza, żeby też nie była taka, że tutaj powinien mniej więcej... No dobra, spróbujmy, widzowie, sprzedać. Tutaj musimy zająć tu jak najszybciej. Dobra. I teraz wystawiamy... na razie 10 wystawmy. 10, bo tam... ile na jajko kosztuje? Czekajcie... 300... No to powiedzmy 300 może. A daj, wiem, że stracę, widzowie, na tym, ale dajmy na to, że damy te 300 300 równe 300. Żeby tak nie było tego, równe 300. Wiem, widzowie, tracę na tym dużo, wiem. Jestem, ogólnie wiem, że stracę dużo, ale coś zyskam, więc, no ale na pewno mniej tracę, niż bym po prostu to otworzył, a no, na pewno coś zyskam, więcej zyskam, niż bym po prostu otworzył, ale mniej więcej, mam nadzieję, że coś się sprzeda, możemy takie jedno wystawić. Takie jedno, widzowie, wystawimy sobie na aukcję. Może ktoś kupi. Może, widzowie, ktoś kupi. Możliwie. Więc wystawmy. I... Wystawmy. Może zaraz ktoś to kupi. No i wystartowało. I ktoś kupi? No tak... Nie za bardzo, widzowie, się do tego kupienia. No nie za bardzo, widzowie, ludzie chcą te jajka kupować. Chyba że po prostu z klanu kupią, no ale no to... O, ktoś dał 1000. No to... O, sprzedały się. Chyba, no może nie wszystkie, ale sprzedało się większość, więc widzowie, tam dostajemy już 200. Widzowie, do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.